Moi drodzy, na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o różnicach, podobieństwach między filozofią i teologią. Na jeszcze wcześniejszym spotkaniu mówiliśmy o Filonie aleksandryjskim w takim ogólnym wymiarze. Dzisiaj natomiast powiemy o jednej, czy właściwie najważniejszej koncepcji filozoficznej Filona aleksandryjskiego, a mianowicie powiemy o Logosie. I też nie wyczerpiemy dzisiaj tematu, bo zostanie ten temat rozbity na dwa nasze spotkania, więc dzisiaj powiemy o Logosie jakby samym w sobie, czym on jest i czym jest w relacji do Boga, czym jest w relacji do świata. Natomiast następnym razem powiemy o człowieku, koncepcji człowieka, o Logosie, który znajduje się w człowieku i w ten sposób Filona jakoś wyczerpiemy w tych dwóch spotkaniach, dzisiejszym i kolejnym. A więc jeśli chodzi o Logos, z jednej strony możemy znaleźć jakby źródło dla tej koncepcji, oczywiście w Piśmie Świętym. Już wiemy, że Pismo Święte jest dla Filona dużo ważniejsze niż filozofowie pogańscy. Jeśli chodzi o pojęcie Logosu, Logos to jest tyle co słowo. Jeśli chodzi o słowo, jeśli weźmiemy Pismo Święte, już na samym początku, tak to właśnie też jest w Septuagincie przetłumaczone jako Logos. Jeśli weźmiemy Pismo Święte, na samym początku Księgi Rodzaju, co tam znajdziemy? Otóż przeczytamy coś takiego. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pusta i próżna i ciemności były nad głębokością, a Duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg, niech się stanie światłość. I stała się światłość. A więc widzimy już na początku, że pojawia się jakieś Słowo Boże, pojawia się właśnie Logos, pojawia się coś, co wcale nie ogranicza się tylko do samej Księgi Rodzaju. Dlatego, że o Logosie możemy przeczytać właściwie w bardzo wielu różnych księgach, chociażby w psalmach. Między innymi w psalmie 32. Słowem Pańskim, to jest w wersecie 6. Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich. A więc widzimy, że autor natchniony Słowu Bożemu przypisuje właściwie jakieś działanie stwórcze. Tak? Czyli Logos pojawia się w Piśmie Świętym, jest też w księgach prorockich, jest w właściwie bardzo wielu różnych miejscach, ale przede wszystkim musimy powiedzieć o czymś, co nazywa się księgami mądrościowymi, bo tutaj, przede wszystkim tutaj możemy znaleźć odniesienia, no tutaj do mądrości, ale ta mądrość oczywiście też ma bardzo wiele wspólnego z Logosem, to znaczy ona będzie tak w dużej mierze interpretowana jako odnosząca się do Logosu, tak? przynajmniej przez wielu autorów. Bo już jakby wyprzedzając nieco, dobrze wiemy, że wiemy ze wstępu do Ewangelii według świętego Jana, że ten Logos to jest nic innego jak druga osoba Trójcy Przenajświętszej, czyli po prostu Słowo wcielone, prawda? Słowo wcielone, Słowo się wcieliło, to jest Jezus Chrystus po wcieleniu i wiemy, że to jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Wiemy, że Logos jest Bogiem i o tym mówi przecież wstęp do Ewangelii według świętego Jana, nieprzypadkowo czytany zawsze po każdej mszy świętej, prawda? To nie jest przypadek. To pokazuje nam, że ten tekst jest naprawdę niezwykle istotny. I też wyprzedzając nieco, można powiedzieć, że znaczy już właśnie z punktu widzenia Nowego Testamentu, patrząc na kwestię mądrości, o której mówią księgi mądrościowe Starego Testamentu, to możemy je interpretować zarówno jako odnoszące się, czy ta mądrość to jest coś, co odnosi się do Ducha Świętego oczywiście, tak? I ostatnim razem też cytowałem fragment księgi, który pokazywał nam, że mądrość jest na tych siedmiu filarach zbudowana, czyli to się odnosi do siedmiu darów Ducha Świętego, też nam pokazuje, że tą mądrością jest po prostu sam Duch Święty. Natomiast z drugiej strony możemy to interpretować jako właśnie mądrość w
wcieloną jako Jezusa Chrystusa. Tak? Możemy to interpretować właśnie w tym kluczu. I co więcej, jeszcze jest trzeci jakby sposób w katolicyzmie interpretowania owej mądrości, która jest tutaj przecież w tych księgach właściwie, że tak personifikowana, jakby odnoszona właśnie do jakiejś osoby, tak to by wyglądało, tak? A mianowicie do Matki Najświętszej, do Matki Słowa Wcielonego, która oczywiście była pełna Ducha Świętego. I dlatego to wszystko się jakoś ze sobą łączy. Tutaj nie ma jakiejś sprzeczności. Tak? To są różne aspekty owej mądrości. Czy mądrość, która jest w nas, która jest darem Ducha Świętego, i w ten sposób stajemy się dobrymi, bo Duchowi Świętemu się przypisuje się dzieła właśnie dobroci przede wszystkim. Czy drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej, której przypisuje się przede wszystkim dzieła mądrości, no to tu jest jasne, że to właśnie to jakby słuszna interpretacja, tak? Czy Matka Najświętsza, która jest zarówno Matką Jezusa Chrystusa, wcielonej mądrości, czy jest właśnie oblubienicą Ducha Świętego? To jest jasne, że wszystko to jakoś do siebie pasuje i wzajemnie się jakoś wyjaśnia. Natomiast jeśli chodzi o Stary Testament, jeśli chodzi o Filona, oczywiście on nie mógł takie interpretacji wytworzyć, tak? Natomiast rzeczywiście my możemy już tutaj przynajmniej jakoś spekulować. On przede wszystkim będzie się odnosił właśnie do tych najistotniejszych, najważniejszych miejsc, gdzie w Starym Testamencie jest mowa o Słowie, czyli będzie w pierwszej kolejności mówił właśnie o tym stworzeniu, tak? O stworzeniu świata, właśnie jakby poprzez Logos, tak jak Bóg stwarza poprzez Słowo, wobec tego Logos będzie jakimś takim narzędziem w dziele stwarzania. To jest jakby pierwsze źródło, to jest owoc oparcia myśli Filona na Piśmie Świętym, ale dobrze wiemy, że on szerokimi garściami czerpał z tradycji filozoficznej, tej pogańskiej. I tutaj na czoło się wysuwa oczywiście z jednej strony platonizm, z drugiej strony filozofia stoików, w mniejszym stopniu jeszcze trochę od Arystotelesa zaczerpnął. Jeszcze trochę od neopitagoreizmu na przykład, ale zasadniczo właśnie Platon i stoicy. I tutaj jakby jeszcze można powiedzieć, bo bezpośrednio od stoików zaczerpnął pojęcie logosu, ale pierwszorzędnie jakby po raz pierwszy się pojawia logos w filozofii Heraklita, bo najczęściej, kiedy się mówi o Heraklicie, mówi się w opozycji do Parmenidesa, mówi się, że tak jak Parmenides jest zwolennikiem statyzmu, mówi o tym, że byt po prostu jest i nie może być inaczej. Akcentuje zasadę tożsamości, zasadę niesprzeczności, akcentuje właśnie tą niezmienność bytu. Pełnia jakaś bytu, która cały czas po prostu jest sobą. A na tym tle filozofia heraklitejska jest po prostu jakimś skrajnym wariabilizmem, co oznacza, że właściwie po prostu wszystko się zmienia, wszystko ulega jakimś zmianom, także tak jak to mówi to hasło, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Ale zapomina się o tym przy takich popularnych jakichś porównaniach, że Heraklit mówi też o logosie, mówi o pewnej, bo to raczej chodzi o pewną zasadę. To nie tyle jakaś osoba, co raczej właśnie zasada. Zasada, niezmienna zasada, która mówi o zmienności świata, która jakby steruje tą zmiennością. Świat jest zmienny, ale zmienność nie występuje w sposób taki zupełnie irracjonalny, jakiś przypadkowy, tylko wszystko jest owocem owego logosu, tej zasady, której podlega rzeczywistość. Więc widzimy, że ta filozofia jest trochę bardziej złożona, tak, notabene. Natomiast jeśli chodzi o stoików, to tutaj nastąpiło pewne takie pogłębienie czy poszerzenie koncepcji logosu. Jemu zaczęto przypisywać cechy takie, że boskie właściwie, tak, że on ma charakter takiej właściwie opatrzności, takiego immanentnego jakiegoś czynnika, takiego powiedzmy boskiego. Tylko tyle, że no, tutaj no, jest to odległa koncepcja od koncepcji takiej wynikającej z Pisma Świętego, właśnie przede wszystkim ze względu na jej immanencję. Co to jest, zresztą jest immanencja i transcendencja, bo nie wiem, czy w ogóle te terminy jakoś przedstawiłem tutaj, a one są jednak tutaj bardzo, bardzo ważne. Więc transcendencja oznacza wykraczanie, tak? Oznacza to, że Bóg jest ponad światem stworzonym, jest ponad rzeczywistością, której my jesteśmy częścią.
że nie jest jakoś związany tak ze światem w taki sposób, że jest częścią tego świata, czy jakby całością rzeczy tego świata, prawda? Jest ponad światem. To jest transcendencja. Z drugiej jednak strony mamy pojęcie immanencji. Od razu już by tak przypomnę, że my wierzymy w Boga, który jest zarówno transcendentny, jak i immanentny. Co to jest immanencja? To znaczy, że Bóg jest też jakoś w świecie, właśnie obecny, że jest jakby blisko nas, a Augustyn pięknie wyraził tę myśl słowami, że Bóg jest bliżej naszej duszy niż ona sama sobie. Podtrzymuje nas w istnieniu. Jest tym, który jakby, no właśnie, jest jakby jest wszędzie, tak? I to w taki sposób dużo bardziej realne, niż my sobie z tego zdajemy sprawę. Czyli jest też immanentny. Ale wracając do Starego Testamentu, on wyraża przede wszystkim ideę transcendencji Bożej. Pokazuje to, że Bóg jest ponad wszystkim. Już mówiliśmy o tym wcześniej, że nawet Mojżesz nie mógł Bożego oblicza zobaczyć. Więc jest taka transcendencja też w wymiarze poznawczym bardzo wyraźna. Nie tylko w wymiarze ontologicznym, takim bytowym, ale też w sensie poznawczym. Pan Bóg jest rzeczywiście ponad wszystkim, co zostało stworzone. I jeśli chodzi o stoików, to tutaj zdecydowanie ma to taki tylko i wyłącznie immanentny charakter ma ten logos, więc on tylko częściowo jakoś mógł zostać zaadoptowany, tak? Natomiast został. Tutaj akurat jeśli chodzi o filozofię Platona, Arystotelesa, to jakby logos stał się trochę czymś innym i to o tym powiemy, kiedy będziemy mówili o człowieku i relacji człowieka i logosu, w jaki sposób logos znajduje się w człowieku. Natomiast rzeczywiście też w jakiejś mierze można znaleźć pierwowzór logosa w rozumieniu Filona w koncepcji, platońskiej koncepcji duszy świata, bo tam jest coś takiego jak dusza świata, taki czynnik, który całym światem jakoś porusza, go jakoś spaja, tak żeby stanowił on jakąś całość. Więc jest też i u Platona coś, co jest pewną podstawą dla tego pojęcia logosu. Ale przede wszystkim to jakby myśl platońska jest obecna w koncepcji logosu po prostu w ten sposób, że jakby nadaje pewną motywację Filonowi, tak? który to pojęcie logosu wprowadza. Bo chodzi po prostu o to, to nie jest tylko charakterystyczne dla samego Filona, to jest coś, co jest właściwie zawsze tutaj widoczne w całym nurcie właśnie tym, powiedzmy, neoplatońskim, a mianowicie, że rozpoczyna się filozofia od Boga, jak już wiemy, i od Boga, który jest tak bardzo ponad światem, który jest tak wielki, który tak przekracza swoją doskonałością świat, zwłaszcza ten świat materialny. Zawsze w tych filozofiach materia będzie jakoś, jeżeli nawet nie będzie zła, to będzie jakoś kojarzona z czymś niedoskonałym, z czymś złym, z czymś bardzo, bardzo takim mało jakby doskonałym. Tak? I wobec tego pojawia się problem tego rodzaju, jak powiązać Boga, który jest doskonały, z czymś tak niedoskonałym jak materia. Jeśli chodzi o koncepcję człowieka, pamiętamy, że u Platona człowiek jest pojmowany jako właściwie dusza, która za karę została wcielona, została wrzucona w ciało za karę i w ten sposób swoją pokutę musi odbywać, więc ciało jest czymś niedoskonałym, materia jest czymś niedoskonałym. W różnych tutaj wariantach myśli platońskiej to w różnym jakby natężeniu występuje. To nie jest takie proste i jednoznaczne, ale taka tendencja zawsze będzie. Wobec tego trzeba jakoś wytłumaczyć to, że Pan Bóg, ten nieskończony, transcendentny, doskonały byt, jednak w jakiś sposób no właśnie z tą materią jest związany. Tak? No i wtedy rozwiązaniem staje się jakiś pośrednik. Coś, co jest pośredniego pomiędzy Bogiem i światem. I logos jest właśnie trochę takim pośrednikiem. Tak? Pośrednikiem najpierw właśnie w dziele stworzenia, bo chociaż mamy ten pierwsze właściwie zdania z Księgi Rodzaju, które nam pokazują, że Pan Bóg właśnie poprzez słowo, czyli poprzez logos stwarza świat. Ale teraz pytanie jest takie, co to znaczy stworzyć? Co to znaczy stworzyć? Bo musimy pamiętać, że to jest koncepcja z punktu widzenia filozofii greckiej, stwarzanie. To jest coś, czego właściwie nigdy nie wytworzono. To dopiero się pojawiło właśnie wraz z objawieniem. Tak? To znaczy faktem jest, że tak jak żeśmy ostatnio mówili, że
zupełnie jakby mieści się w ramach ludzkich możliwości poznawczych, tego naturalnego rozumu, wytworzenie koncepcji stworzenia z niczego, ale faktycznie nie została ta koncepcja jakoś opracowana, że zostało to jakby, po prostu pojawiło się w myśli ludzkiej ze względu na przyjęcie objawienia. Wskutek przyjęcia objawienia. Tak? I tutaj po prostu Filona, on bierze koncepcję stworzenia z Pisma Świętego. Jest to koncepcja objawiona. Jest to coś, co zostało objawione bardzo wyraźnie. Stworzenie z niczego. Oczywiście musimy tutaj brać pod uwagę to, że koncepcja jakby stworzenia z niczego wymaga już bardzo dużego wysiłku umysłu ludzkiego, refleksji nad tym, co to jest w ogóle nicość, co to jest byt, tak? Znaczy, jak to zrozumieć. Ale niewątpliwie, jeśli chodzi o Filona, to on po prostu czerpie z Pisma Świętego, bo nie ma filozofa, do którego mógłby się odnieść i powiedzieć, że właśnie ten filozof mówi o stworzeniu z niczego, bo u Platona, gdzie jest też to pewna tylko taka jakby hipoteza, bo to nie jest element właściwie wiedzy, tylko pewnego mniemania. To jest taka opowieść na poziomie doksy, czyli takiego mniemania. Pisze Platon, że był demiurg, czyli taki rzemieślnik, wytwórca, który świat zbudował, świat jakoś uporządkował, ale po pierwsze wpatrzony był w świat idealny, w świat idei. Nie miał ich jakby w sobie, tylko one były od niego niezależne. I one są dużo czymś właściwie doskonalszą od samego demiurga. Więc trochę to nie pasuje do obrazu Pisma Świętego. Tak? No a z drugiej strony oczywiście ten świat jest nie tyle z niczego, tylko jeszcze z jakiejś takiej materii, jakiejś takiej istniejącej, odwiecznej. Inna sprawa, że dla Platona właściwie materia jest też jakimś takim rodzajem trochę niebytu. Jest czymś takim, co jest tak marne, że tak właściwie tak by, jakby nie istniejące. Więc właśnie trochę tak będzie u Filona, że on będzie podkreślał po prostu to, że te idee, które Timajosie znajdują się w tej koncepcji przedstawionej w dialogu Timajos, znajdują się jakoś powyżej owego demiurga. No to oczywiście nie może tak być, że coś znajduje się powyżej Boga. Bóg wprowadza jakby świat do istnienia, go stwarza. Natomiast no, te idee będą, no właśnie, gdzie one będą? Na pewno nie mogą być powyżej. Mogą być jakoś w Bogu, mogą być też jakoś poniżej Boga. Nie mogą być powyżej Jego. Więc tutaj jakby sprawa tych idei jest kwestią zasadniczą, to musi Filon wyjaśnić. Natomiast jeśli chodzi o materię, no to ona jest trochę takim relatywnym niebytem, więc jakby tutaj na tym się nie będzie jakoś bardzo koncentrował. On jakby traktuje materię jako czynnik taki bierny, jako coś takiego, co po prostu jest jakoś no prawie że nieistniejące, tak? Także w jakiejś mierze po prostu ten problem trochę tak omija. I można powiedzieć, że o ile jego koncepcja jest rzeczywiście bardzo zgodna z Pismem Świętym, no to jednak nie jest tą koncepcją taką w pełni filozoficzną, tak jakby całkowicie wyjaśniającą od strony intelektu kwestię stworzenia, bo też to jest niemożliwe. Wymagało to po prostu zupełnie nowych narzędzi, które dopiero się pojawiły wraz ze świętym Tomaszem. To święty Tomasz opracował filozoficzną koncepcję stworzenia z niczego, ale to jest XIII wiek po Chrystusie, tak? Czyli to jest ponad 1200 lat właśnie po Filonie, więc nie ma się co dziwić, że tego nie ma. Nawet u Augustyna, który był genialnym teologiem i który też bardzo dużo mówił o stworzeniu z niczego, to jednak teoria Augustyna nazywa się semikreacjonizmem właśnie dlatego, że ona od strony filozoficznej nie jest jeszcze jakby tak dopracowana. Nie jest jeszcze wszystko wyjaśnione całkowicie, natomiast od strony teologicznej jest oczywiście bardzo dobra i bardzo wiele trudności wyjaśnia. Tak? Przede wszystkim dobroć wszystkiego, co stworzone. Także pod tym względem Augustyn jest świetnym teologiem. Natomiast jeśli chodzi o Filona, no właśnie, to jest ortodoksja, jeśli chodzi o religię, natomiast jeśli chodzi o filozofię, to wszystko jest jeszcze takie trochę niedoskonałe, bo inne też być nie mogło. A więc wiemy, że nie mogą się idee znajdować jakoś powyżej. Zresztą demiurg jest tylko tym, który przetwarza, natomiast Bóg jest tym, który faktycznie stwarza. No i teraz, gdzie znajdują się te idee? Jak to sobie wyobrazić? Ale wiemy, że przecież Pan Bóg stwarza przez
ów logos. No to w takim razie widocznie ten logos jest takim jakimś miejscem, jest takim światem jakimś intelektualnym, takiego zresztą słowa użyje Filon właśnie, świat kosmos noetos, czyli taki świat intelektualny, w którym znajdują się owe idee, znajdują się owe wzory wszystkich rzeczy istniejących. Czyli stworzenie będzie rozumiane w ten sposób, że jakby pojawia się ów logos z tym światem w nim zawartych idei, jakichś wzorów, które zostają potem wcielone w życie. Trochę tak jak to ma miejsce w przypadku budowania na przykład, tak? Znoszenia jakichś budynków, dzieł architektury. To pierwszym etapem jest to, że architekt najpierw sporządza pewien plan, prawda? Sporządza czy plik jakichś planów, które na kartce się znajdują, no i obrazują to, co ma być zbudowane, a potem ten plan, który znajduje się na kartce, zostaje wcielony, zostaje zbudowany gmach według tego planu. No tak mniej więcej wygląda stworzenie u Filona. Więc najpierw jest logos i plan jakby rzeczywistości w owym logosie, następnie jest przeniesienie tego planu na ten obszar materii i po prostu wcielenie w życie właśnie tego planu. I tutaj pojawia się pewnego rodzaju, już na tym etapie pojawia się pewnego rodzaju taka subtelność. W ogóle też jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem na ten temat, to jest najlepsza książka w języku polskim dotycząca tego zagadnienia. Ona pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z różnymi, powiedzmy, nie tyle sprzecznościami, co jakimiś subtelnościami w doktrynie Filona. Częściowo związane to jest, czy w jakiejś mierze wynika to właśnie stąd, że inspiracje dla koncepcji logosu są po prostu w różnych systemach, bardzo, bardzo różnych koncepcjach, a sam Filon przecież nie wytwarza jakiejś syntezy tego systemu filozoficznego, więc on próbuje to jakoś połączyć, ale jest to dość skomplikowane, nie jest to jakoś może idealne, jednak co ciekawe, autorowi udaje się wytworzyć pewną taką dość spójną koncepcję logosu, inna rzecz, że ona jest dość skomplikowana, inna rzecz, że on po prostu pokazuje najpierw tych najwybitniejszych na świecie badaczy filozofii Filona, pokazuje, że bardzo różne, bo tak zazwyczaj jest, że interpretacje dzieł wielkich myślicieli są bardzo różne, pokazuje, że tutaj też tak jest, że te interpretacje prowadzą jakby do odmiennych wniosków, są po prostu bardzo różne, ale przedstawia jakąś w miarę spójną i bardzo ciekawą koncepcję logosu i przede wszystkim wyróżnia, tu właściwie nawet można powiedzieć, da się jakby wyróżnić takie trzy takie obszary, w których o tym logosie można mówić. Dwa jakby zasadnicze, ale ten pierwszy jest właśnie też jakoś podzielony, bo zastanawia się nad tym, czy logos jest stworzony, czy nie stworzony, bo to jest sprawa dość, się okazuje, subtelna. Czy z niektórych tekstów Filona by wynikało, że jak najbardziej logos jest stworzony przez Boga, on sam, tak? Jako to miejsce, w którym znajdują się te idee, wzory rzeczywistych rzeczy, później tych stworzonych, tak, materialnych rzeczy. Ale przecież też są takie miejsca, które by właściwie identyfikowały logos po prostu z umysłem Bożym. Wobec tego to by wynikało z tego, że sam logos jest po prostu tak jak umysł boski, no po prostu też musi być niestworzony, musi być jakoś z Bogiem tożsame. I tutaj pojawia się tego rodzaju problem. Bardzo ciekawie autor tegoś to łączy. Więc tutaj pisze tak we wnioskach: różnica pomiędzy Bogiem i logosem polega na odmienności ich statusu ontologicznego i zakresu spełnianego działania. Logos jest umysłem lub myślą Boga, o ile Bóg zwraca się w kierunku stwarzania. Czyli chodzi o to, że można tutaj powiedzieć, a jeszcze może najpierw przeczytam jeszcze tutaj wnioski z kolejnego jakby podrozdziału, gdzie sięga już do konkretnych fragmentów. I tutaj to jest bardzo ciekawie napisane, bo pokazuje, że można, z jednej strony jest właśnie logos stworzony, z drugiej strony jest niestworzony i pisze tak: wykluczenie zarówno stworzoności, jak i niestworzoności logosu może budzić wątpliwości logiczne. Wydaje się jednak, że możliwe jest trzecie rozwiązanie, które w pewnym sensie zawiera oba wcześniejsze.
Logos jest stworzony, o ile utożsamia się ze światem umysłowym w czasie tworzenia. I Logos jest niestworzony, o ile jest rozumiany jako miejsce, w którym zawierają się idee oraz moce stwórcze. O mocach stwórczych jeszcze powiem. Natomiast o co tutaj chodzi? Że jest niestworzony albo stworzony i taki w sumie i taki wyszedł na to. Bo właśnie poza jeszcze tym trzecim jakby aspektem Logosu, czyli tym logosem immanentnym. To jest właśnie ten jakby logos, który w dużej mierze wynika z przyjęcia pomysłów stoickich. Logos w świecie, tak? Ten logos będzie obecny, o tym powiemy następnym razem, w świecie i w jaki sposób jest obecny w świecie, bo to jest też dość złożone. To jednak właśnie są jeszcze jakby te w sumie ważniejsze aspekty logosu w stwarzaniu. I tutaj właściwie można powiedzieć, że z jednej strony możemy wyróżnić logos, który jest jakimś jakby takim jakby planem jeszcze. To trochę tak jak w przypadku architekta. To znaczy architekt zanim narysuje plan budynku na kartce, to najpierw ten plan ma w głowie. Więc jakby najpierw jest plan, który jest w głowie, potem ten plan zostaje przeniesiony na kartkę, a potem z tej kartki zostaje jako wzór pewien wykorzystany, tak? Zostaje przeniesiony jakby w świat już konkretnego budynku, w świat jakby kamienia czy cegły. Tak? No to tak mniej więcej to wygląda. Więc tu mam do czynienia z takim potrójnym logosem, bo z jednej strony jest logos, który się w tym sensie właśnie jest niestworzony, utożsamia się z Bogiem, bo jest jakąś Bożą myślą jakby w samym Bogu istniejącą. Tak? Potem jest logos, który jest tym pośrednikiem, jest właśnie tym planem na kartce, czyli takim miejscem, gdzie znajdują się te wszystkie już jakby przeznaczone do realizacji pomysły, bo Pan Bóg ma jeszcze w głowie różne inne, tak jak architekt ma w głowie jeszcze różne inne plany, ale na kartce już przedstawia ten, który będzie wcielał w życie. I potem ten trzeci jakby logos, tak, czyli logos już immanentny, logos, który znajduje się w świecie. Więc tak zasadniczo wygląda na to, że jest to dość spójna koncepcja. Też jeśli ktoś by był zainteresowany, to też pisma samego Filona Aleksandryjskiego też się zostały wydane w języku polskim. To jest akurat dobrą jest rzeczą przeczytanie wstępu pana Leona Joachimowicza, bo jest on też taki dość teologicznie czy filozoficznie bogaty i naprowadza nas na rzeczywistość, ale książka pana Osmańskiego jest tutaj bogatsza. Jest także hasło w encyklopedii tej filozoficznej, tak, tej dziesięciotomowej, właśnie hasło Logos, też napisane przez pana Osmańskiego i tam można przeczytać o tym, czym ten Logos tak naprawdę jest. Jest to naprawdę bardzo prosta, a jednocześnie treściwa literatura. No więc jeśli chodzi o Logos, widzimy, że sprawa jest taka dość złożona, ale ostatecznie jakby z tego można wywnioskować, że jest to po prostu z jednej strony jakaś po prostu taka przyczyna wzorcza, tak? Jest jakiś plan dla rzeczywistości materialnej. Z drugiej strony jednak Logos pełni też funkcję pewnej takiej przyczyny sprawczej, narzędnej. Jest pewnym narzędziem, którym Bóg się posługuje. Tak? Bóg się posługuje Logosem do tego, żeby świat stworzyć, żeby świat zaczął istnieć. To Bóg działa właśnie poprzez Logos. I tutaj jest pewna taka, powiedzmy, subtelność, czy też właśnie odniesienie do świętego Tomasza, bo się okazuje, że u świętego Tomasza znajdziemy naukę, która no właśnie jakby wyprostowuje pewne te wątki, bo święty Tomasz będzie pokazywał właśnie, po pierwsze, na samym początku, to jest, no nie tak na samym, bo to jest czwarty tom sumy, to jest akurat kwestia 44, w artykule trzecim, kwestii 44, części pierwszej sumy, artykuł brzmi tak: czy przyczyna wzorcza jest czymś poza Bogiem? Czyli właśnie, czy jest tak, jak właśnie pisze Filon, albo tak, jak powiedzmy jest u Platona, że jakby te idee ci się gdzieś tam znajdują zupełnie. Właściwie to ten artykuł nawet przeciwko Platonowi, że tak powiem, jest napisany, bo jednak u Filona te idee ostatecznie, nawet jeżeli ten logos jest potem stwarzany, to jest jednak wcześniej też jakoś obecny w Bogu. Tak? Natomiast tutaj Tomasz pisze przede wszystkim po prostu to, że może przeczytam tu odpowiedź. Bóg jest pierwszą przyczyną wzorczą wszystkich rzeczy. Aby to się nam stało jasne, należy zauważyć, że dlatego do wytworzenia jakiejś rzeczy konieczny jest wzorzec, żeby skutek otrzymał określoną postać.
Rzemieślnik czy artysta bowiem nadaje określoną formę materiałowi według wzoru, jaki mu stoi przed oczyma. Czy ów wzorzec, któremu się przyziera, będzie stał na zewnątrz niego, czy też będzie to wzorzec umysłem jego wewnątrz poczęty? Otóż każdy jasno widzi, że rzeczy powstałe w sposób naturalny są ujęte w określone formy. To zaś określenie czy wyznaczenie form należy przypisać i sprowadzić jako do pierwszego początku, do mądrości Bożej. Ona to przecież wymyśliła porządek wszechświata polegający na odrębności i różnorodności między rzeczami. I dlatego trzeba powiedzieć, że w Bożej mądrości istnieją prototypy wszystkich rzeczy. Wyżej daliśmy im miano ideę, to jest istniejące w umyśle Bożym formy wzorcze. Jeszcze tylko tak dla pewnej takiej jasności i ścisłości, jak się okaże, to można zresztą przeczytać sobie, to jest doskonała książka dotycząca stworzenia, czym jest stworzenie u świętego Tomasza, książka Metafizyka stworzenia księdza Szumery, książka, która właśnie pokazuje, jak głęboka jest nauka filozoficzna świętego Tomasza dotycząca stworzenia. I tam możemy przeczytać, to zresztą jest taka dość podstawowa rzecz, ale też jest tutaj to wyraźnie pokazane, że te idee, takie wzory rzeczy, które się świętego Tomasza, według świętego Tomasza znajdują się oczywiście w Bogu. Zaraz możemy zobaczyć zresztą na bazie jego tekstów, jak one się tam znajdują. Dlaczego się tam znajdują? Natomiast one się tam znajdują nie tak, jak sobie to Platon wyobrażał, że jakby w pewnych, jako pewne gatunki, tak? Że jest jakiś jakby form, właśnie, że idea jako coś ogólnego, jako pewien przepis na gatunek, tylko one się tam znajdują w postaci jakby jednostkowej. One są jakby, tak się mówi czasem w literaturze, że Bóg myśli rzeczami, że one się tam znajdują jakby w całym swoim tym jednostkowym uposażeniem, że Pan Bóg takim wzorcem się posługuje jakby już ujednostkowionym, tak? Że to są idee jakby konkretnych rzeczy, a nie idee w takim sensie, jakim to kojarzymy z nauki platońskiej. Więc to jest trochę coś innego niż to, co mogłoby się nam wydawać. Tak więc sam Bóg jest pierwowzorem wszystkich rzeczy. Więc w Bogu one się znajdują, te idee, już wiemy, że one są jednostkowe. Możemy też tutaj akurat do Summy Contra Gentiles sięgnąć. Tutaj dwa są takie w księdze pierwszej, najpierw w rozdziale 48, którego brzmi tytuł tak: Bóg poznaje najpierw i przez się tylko samego siebie, ale potem się okazuje, że poznaje potem właśnie inne rzeczy. I w rozdziale 54, w jaki sposób jedna i prosta istota Boża jest właściwym wzorcem wszystkich rzeczy poznawalnych umysłowo. Istota Boża obejmuje w sobie doskonałości wszystkich bytów, jednak nie na sposób złożenia, lecz jako doskonała, jak to powyżej wykazaliśmy. Wszelka zaś forma, tak własna, jak i powszechna, jest pewną doskonałością, zgodnie z tym, że coś wynosi i nie obejmuje żadnej niedoskonałości, chyba że o tyle, o ile ma braki w stosunku do prawdziwego istnienia. Intelekt Boży więc może objąć w swej istocie to, co jest właściwe dla każdej rzeczy. Poznaje bowiem, w czym ona naśladuje jego istotę i w czym każda z nich oddala się od jego doskonałości. Czyli Pan Bóg właśnie tak wszystkich nas poznaje. Poznaje, na ile każdy z nas, każda też rzecz nas otaczająca, po pierwsze jakoś naśladuje jego istotę, jego doskonałość i na ile się też oddala od tej doskonałości. Pisze Tomasz tak. Tak na przykład, poznając swą istotę jako wzór życia, poznaje właściwą formę rośliny. Jeśli zaś poznaje swą istotę jako wzór poznania, ale nie intelektualnego, poznaje właściwą formę zwierzęcia. Czyli tak jakby wszystkie rodzaje jakby żyjących stworzeń, tak, czy w ogóle jakichś stworzeń, jakichkolwiek, one w jakiś sposób naśladują Bożą doskonałość w takim czy innym wymiarze. Pan Bóg poznaje najpierw swoją doskonałość, potem poznaje jakby wszystkie sposoby, na które ta doskonałość może się przejawiać w jakiś ograniczony sposób, tak, w jakimś ograniczonej mierze. I to są te wszystkie takie możliwe byty, które jeszcze nie zostały jakby wybrane do tego, żeby je stworzyć, ale są jakoś teoretycznie możliwe do stworzenia. Staje się więc jasne, że istotę Bożą jako absolutnie doskonałą można uważać za właściwą rację poszczególnych rzeczy. Stąd przez nią Bóg może mieć poznanie o wszystkich rzeczach. Czyli widzimy, że dla świętego Tomasza jest rzeczą jasną, że to w Bogu znajdują się oczywiście te wszystkie te wzory, idee. Co więcej, one się znajdują tam
postaci takiej już właśnie jednostkowej, konkretnej, a nie ogólnej. Tutaj właśnie w książce o metafizyce stworzenia absolut, poznając doskonale swoją naturę, poznaje równocześnie wszystkie możliwe sposoby jej odwzorowania. Każdy byt wykazuje podobieństwo, ale i niepodobieństwo do boskiego wzoru. Idea, zgodnie z którą jest on powoływany do istnienia, nie będzie samą boską istotą, lecz tą istotą wraz z proporcją określającą stopień podobieństwa i niepodobieństwa danej rzeczy do Boga. I tak tutaj Tomasz stwierdza w dziele o ideach, których tutaj nie mam akurat przy sobie. Dlatego ideą każdej rzeczy jest sama boska istota pojęta wraz z różnymi proporcjami rzeczy do niej. Intelekt Boży więc może objąć w swej istocie to, co jest właściwe dla każdej rzeczy, poznaje bowiem, w czym ona naśladuje jego istotę i w czym każda z nich oddala się od jego doskonałości. Co już w sumie też wiemy. Tak więc jakby kwestia samej zawartości właśnie tego świata intelektualnego, gdzie on się mieści, czym on jest, z czego jest zbudowany, tutaj właściwie się okazuje, że jakby nie jest potrzebny żaden logos. Natomiast problem polega jeszcze na tym, że u Filona logos jest narzędziem w procesie stwarzania, tak? Jest jakimś narzędziem, poprzez które Pan Bóg stwarza. I tutaj też możemy skomentować to już w świetle nauki świętego Tomasza, wracając z powrotem do Sumy Teologii. Jest w artykule 5 owej kwestii 44 części pierwszej Sumy. Artykuł 5 brzmi tak. Czy sam tylko Bóg może stwarzać? I w odpowiedzi. Z dotychczasowych wywodów dostaje dostatecznie jasno widać, i to od razu, z pierwszego wejrzenia na temat, że stwarzanie może być czynnością właściwą samemu tylko Bogu. To znaczy nie ma żadnych pośredników. Uzasadnienie. Im skutek jest powszechniejszy, tym trzeba go odnieść do przyczyn bardziej powszechnych i wyższych. Otóż spośród wszystkich skutków najpowszechniejszych jest samo istnienie. Tutaj jakby już trafiamy na obszar właśnie takiej filozofii egzystencjalnej, co już jest osiągnięciem samego świętego Tomasza. Dla nas jest to jeszcze sprawa zupełnie jakby niezrozumiała. Nie będziemy tutaj o tym mówić na razie, nie będę tego wyjaśniał, ale jest jeszcze drugi powód, to druga część, uzasadnienie. Zdarza się jednak, że dana rzecz ma udział we własnej i właściwej czynności kogoś drugiego i działa nie własną mocą, ale w charakterze narzędzia. No to jest właśnie odniesienie do, między innymi do koncepcji Filona. Mocą owego drugiego, tak na przykład powietrze, dzięki mocy udzielonej mu przez ogień, ogrzewa i pali. Powodowani tym niektórzy głosili takie zdanie. Wprawdzie stwarzanie jest własną i właściwą czynnością przyczyny powszechnej, to jednak któraś z niższych przyczyn, o ile działa mocą przyczyny pierwszej, może stwarzać. Czyli taki, rzeczywiście teoretycznie mogłoby się wydawać, że taki wymyślony przez Filona logos, który jest jakimś tutaj w tym aspekcie już stworzonym, tak? takim jakimś czynnikiem, że on też mógłby jakby tą jako narzędzie stwarzać. Tak byłby takim narzędziem wykorzystywanym przez Boga, tak jak człowiek wykorzystuje do odkręcania jakiejś tam śruby, jakiś klucz, który sobie też buduje po to, żeby tą śrubę odkręcić. Prawda? Wprawdzie stwarzanie jest własną i właściwą czynnością przyczyny powszechnej, to jednak któraś z niższych przyczyn, o ile działa mocą przyczyny pierwszej, może stwarzać. Tak właśnie twierdził Avicenna, jak potem się przekonamy. Idąc za tym mniemaniem, magister twierdzi, że Bóg może udzielić stworzeniu mocy stwarzania tak, by stwarzało mocą zlecenia, a nie własną powagą, czyli jako właśnie narzędzie. Ale tak być nie może. Czemu? Bo przyczyna druga, służąca jako narzędzie, o tyle bierze udział w czynności przyczyny wyższej, o ile przez coś swojego, przez jakieś przystosowanie czy przydatność, przyczynia się do skutku głównego twórcy. No tak jest właśnie z kluczem, tak? Że on staje się narzędziem, ponieważ jakoś przyczynia się do tego, że człowiek może, wykorzystując po prostu maszynę prostą, jaką jest dźwignia, może łatwiej jakąś śrubę odkręcić. Tak? Jeśli by więc swoim działaniem nie wnosiła nic z tego, co jest jej swoiste, daremnie byłaby używana do działania. Nie byłoby też potrzeba określonych narzędzi do określonych czynności. Toć widzimy, jak siekiera tnąc drzewo, co ma z właściwości swojej formy czy natury, dobywa formę ławki, co przecież jest własnym i właściwym skutkiem głównego twórcy. Innymi słowy, chce Tomasz tutaj pokazać,
że w tym przypadku po prostu takie narzędzie nie byłoby potrzebne. Dlaczego? Pisze dalej. To zaś, co jest własnym i właściwym skutkiem Boga stwarzającego, jest tym, co zakłada się przed wszystkim innym, mianowicie istnienie, byt bezwzględnie wzięty. I dlatego nic nie może współdziałać w charakterze przystosowania i narzędzia w wywoływaniu tego skutku, jako że stwarzanie nie zakłada czegoś uprzednio istniejącego, co by mogło być przystosowane działaniem przyczyny narzędnej. Innymi słowy, chodzi o to, że stwarzanie rzeczywiście jest ex nihilo, jest z niczego. I tak jakby po prostu żadne narzędzie nie może tutaj być użyteczne w sytuacji, kiedy tym po prostu tym punktem jakby początkowym, chociaż właśnie stwarzanie nie ma tego punktu początkowego, stwarzanie, jak się potem okaże, nie jest ruchem, nie jest przechodzeniem z jakiegoś punktu startowego do punktu końcowego, który ten punkt końcowy byłby już istniejącym wszechświatem, ten punkt początkowy jest po prostu niczym, nie ma tam żadnego jakby punktu zaczepienia. I takie narzędzie, taki klucz, który byłby używany do odkręcania tej zakrętki, jest nieprzydatny, ponieważ jakby tam nie ma tej zakrętki, tam nie ma jakby możliwości, żeby ten klucz gdzieś przyczepić. Tak to po prostu wygląda, że żadne stworzone narzędzie nie może po prostu w żaden sposób być wykorzystane. Ono jest jakby zupełnie bezużyteczne. I nie tylko jest niepotrzebne, tylko jest po prostu nieskuteczne. Nie może być w żaden sposób przydatne. Nic nie da takie stworzenie. Wobec tego nie może w stwarzaniu jakby tak naprawdę Bóg jakby tak ściśle rzecz biorąc nieskończonej mocy używa, żeby coś stworzyć. I jakby tak jak w przypadku silników i skrzyni biegów, przeniesienia napędu musi być dostosowane do mocy silnika, tak? I nie może być, nie wystarczy tylko zastosowanie mocnego silnika, kiedy sam układ przeniesienia tej mocy nie przeniesie. Tak samo tutaj, żadne stworzenie tej nieskończonej mocy nie może przenieść. Dlatego Pan Bóg sam bezpośrednio wszystko stwarza. Nie stwarza jakby poprzez aniołów, nie stwarza poprzez żadne stworzenie i tak samo poprzez jakiegoś logosa, który byłby takim powiedzmy, takim naczelnym jakimś czynnikiem, prawda? Naczelnym narzędziem. To jest niemożliwe akurat. Tutaj widać właśnie braki tej koncepcji filozoficznej stworzenia. Widać, że ona właśnie nie jest jeszcze do końca tutaj dopracowana u Filona. Natomiast jeśli chodzi o sam ten logos, to jednak trzeba przyznać, że ma dużo takich bardziej religijnych może niż filozoficznych intuicji, ale takich, które są zadziwiające z punktu widzenia katolika. Dlaczego? Bo Filon nazywa, bardzo ładnie, poetycko nazywa, tak metaforycznie oczywiście, ale nazywa ów logos, nazywa archaniołem, nazywa takim pośrednikiem między niebem i ziemią, między Bogiem i ziemią. Nazywa go trochę tak, jak to potem znajdziemy u świętego Pawła w liście do Kolosan, który mówi, że o Chrystusie oczywiście już, tak? Mówi, że jest obrazem Boga niewidzialnego. To tak właśnie pisze logo, tak pisze Filon o logosie, że to jest obraz Boży. To jest obraz Boży, to jest taki arcykapłan, taki archanioł. Tak? To jest niesamowite są określenia, bo tak jakby w świetle Nowego Testamentu to są określenia przecież odnoszone jakoś do Chrystusa, prawda? Także to jest niezwykłe, takie intuicje z tym związane. Więc u Filona logos z jednej strony jest właśnie tym miejscem, gdzie znajdują się te plany, które potem są realizowane, jakoś wcielane, tak, w życie, ale z drugiej strony też logos jest narzędziem takim, którym Pan Bóg wykorzystuje w tym dziele stwarzania. I tutaj jakby pojawia się pojęcie mocy, czyli pewnej takich sił, które jakby są rzeczywiście jakby działającymi, one są zakorzenione w owym logosie. Czyli jakby Bóg działa poprzez logos, a ten logos, jakby w nim zakorzenione są takie moce, takie pewne siły, które sprawiają skutki. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie Filon pisze o dwóch takich najważniejszych mocach. I to jest moc, po pierwsze to jest moc stwórcza, a druga to jest moc władcza czy królewska. I to jest o tyle niezwykłe, że można tutaj jakby znaleźć dużo takich jakichś ciekawych analogii, podobieństw, bo jakby poprzez tą moc stwórczą, no właśnie Bóg poprzez logos, czy tak jakby, tak, no, Bóg używając logosu i jakby wraz z tą mocą stwórczą Pan Bóg właśnie świat stwarza. Natomiast potem, kiedy tym światem kieruje, kiedy ten świat osądza, to wtedy jakby działa poprzez tą moc
władczą taką, tak? I to proszę zobaczyć, że to się wszystko też jakoś do Chrystusa odnosi, że możemy znaleźć w katolicyzmie dokładnie to samo, że przecież sąd został przecież zlecony synowi, zgadza się, tak? To Jezus Chrystus jest sędzią, tak? Zresztą władza królewska, przecież to w dużej mierze właśnie to jest sędziowska władza, tak? Że to jest jakby ten aspekt, który tutaj jest w filozofii Filona, czy takiej teologii bardziej, tak? I co więcej, to jeszcze jest takie bardzo ciekawe odniesienie takie powiedzmy egzegetyczne, biblijne, bo to akurat też jakby jest bardziej złożone niż Filon to sobie wyobrażał, ale on zidentyfikował te fragmenty Pisma Świętego, które używają w odniesieniu do Boga określenia Elohim, czyli właśnie między innymi sam początek Pisma Świętego. Tak? Tam, kiedy jest mowa o stworzeniu, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, tam Bóg jest nazwany określeniem Elohim. I to jakby kojarzy właśnie z tą mocą stwórczą, a z kolei te fragmenty Pisma Świętego, które dzisiaj byśmy powiedzieli, że autorem jest jachwista, jakby to dzisiejszy biblista powiedział, bo jest taka hipoteza czterech źródeł Starego Testamentu i tam się mówi o tym, że jakby jest on złożony z takich czterech różnych takich znaczy źródła są cztery, które ostatecznie jakby stoją za tekstem Pisma Świętego, a więc to jest właśnie jachwista, to jest jeszcze będzie ten źródło kapłańskie, deuteronomistyczne, to są takie tutaj dla nas nie interesujące, ale właśnie ten elohista i jachwista. Także są te dwa, które się w tej teorii czterech źródeł pojawiają. Tak? I tutaj jakby ciekawe, że u Filona to jest też jakoś obecne. Tak? Zresztą też możemy to jakoś taką analogię jeszcze inną tutaj wskazać, a mianowicie dobrze wiemy, właśnie z punktu widzenia już takiego tomistycznego katolickiego, że Boże stworzenia w różnej proporcji, ale zawierają w sobie te dwa, tylko w różnej właśnie proporcji, dwa aspekty udzielania się Bożej miłości. Tak? Czyli po pierwsze to jest miłosierdzie, po drugie to jest sprawiedliwość. Pan Bóg coś daje przez miłosierdzie, a potem przez sprawiedliwość to osądza. No to proszę zobaczyć, że to jest właściwie jakby taka jakaś trochę podobna myśl, jak właśnie w tych dwóch mocach, prawda? Że jest moc twórcza, która coś tam udziela i potem jest ta moc władająca, królewska, władcza, jakaś tam ta, która to jakoś osądza, która po prostu patrzy, jak zostały te dary przyjęte, jak zostały właśnie wykorzystane, tak? Także to jest coś takiego bardzo ciekawego, że to się tutaj jakoś tak widać to. No i jeszcze ciekawa rzecz, bo ostatnio też mówiliśmy o tych dwóch dowodach na istnienie Boga u Filona i one były takie już bardzo takie filozoficzne, czysto filozoficzne, miały charakter a posterioryczny, czyli wychodziły ze skutków, szukając przyczyny, tak? Wychodziły ze świata nas otaczającego i z tych rzeczy nas otaczających i szukały jakiegoś wytłumaczenia, tak? Dlaczego to tak właśnie jest. I one miały, te dwa dowody miały o tyle podobny charakter, że miały właściwie po prostu taki bardzo platoński, powiedzmy, sznyt, to znaczy szukały wytłumaczenia dla porządku, który znajduje się w świecie, ale różniły się między sobą w ten sposób, że pierwszy starał się odnaleźć Boga, wychodząc właśnie od porządku do doskonałości rzeczy nas otaczających, rzeczy stworzonych, istniejących, prawda? Czyli to jest znowu odniesienie do tej mocy stwórczej. A z drugiej strony ten drugi dowód, on wychodzi od tego, że te rzeczy istniejące jakoś są uporządkowane ze sobą w ten sposób, że tworzą jakąś całość, tak jak właśnie była ta analogia, tak jak to w przypadku człowieka jest, że części ciała są jakoś tą duszą spojone, tak? Tak właśnie musi być w przypadku świata, że te różne części świata muszą być spojone jakoś tą boską władzą, prawda? Czyli to jest odniesienie znowu do tej mocy królewskiej, tej właśnie tej władającej, tak? Czyli widać, że te moce są czymś takim, co jest jakoś widoczne, nie tylko u Filona jakieś można znaleźć, powiedzmy, jakieś analogaty, ale to jest coś, co można jakoś odnieść właśnie do po prostu do teologii katolickiej, tak? Można tutaj znaleźć pewne podobieństwa. Także jest to też bardzo interesująca rzecz, więc widać, że Logos jest po prostu narzędziem stwarzania, tak? U Filona, że poprzez niego Pan Bóg stwarza,
Ale to nie, na tym się nie kończy jego rola, dlatego że człowiek poznaje Boga w jakiś sposób. No właśnie, poprzez te skutki, które Pan Bóg tutaj sprawia, ale sprawia poprzez logos, tak? Poprzez te moce trochę, dlatego te dowody na istnienie Boga właśnie jakby naśladują, tak? Mają związek z tymi mocami. I człowiek przez logos poznaje Boga, bo przecież Bóg jest u Filona jako taki niepoznawalny. Jest transcendentny też w sensie tym poznawczym, nie tylko bytowym. Czyli nie można, to jest właśnie znowu nawiązanie do Mojżesza, który nie mógł oblicza Pana Boga oglądać. Więc tutaj nie możemy na ziemi poznać Boga taki, jak On jest. Żadne stworzenie nie może Go poznać w ogóle. Natomiast możemy się wznosić do Pana Boga właśnie dzięki temu, że jest Logos. Logos jest po prostu tym, co stanowi pewną drabinę. Możemy się wznosić na tej drabinie, możemy Pana Boga poznawać. Jest sposobem, dzięki któremu człowiek poznaje Pana Boga. Więc Logos jest czymś niezwykle ważnym. No i tutaj jakby jasne to odniesienie do ksiąg mądrościowych, tak? Że to mądrość jest właśnie tym, co dzięki czemu człowiek poznaje Pana Boga, staje się coraz doskonalszy. Więc to jest ten też bardzo istotny charakter Logosu, dlatego nazywa go właśnie takim arcykapłanem, tak? Bo kapłaństwo polega na pośrednictwie, przy czym są dwa takie jakby aspekty tego pośredniczenia, bo jest ten aspekt wstępujący, czyli te dobra, które od Boga pochodzą, kapłan jakby ściąga na dół, ale potem jest też i ten wstępujący, czyli to coś na ziemi Panu Bogu ofiaruje, prawda? Jedno i drugie. I tutaj widać w tym, że ten logos z jednej strony jakoś człowieka naprowadza na Pana Boga, a z drugiej strony to dzięki logosowi Pan Bóg w ogóle stwarza świat i w ogóle nim tam kieruje, tak? Różne zsyła jakieś tam dobra i tak dalej, więc wszystko się jakby zgadza, tak? To pasuje rzeczywiście do siebie. No jest jeszcze jeden właśnie ten istotny aspekt, taki trzeci aspekt Logosu, który tylko dzisiaj tak będziemy, powiemy tylko tak w zasadzie pewnej wzmianki. No właśnie Logos obecny w świecie, Logos immanentny, Logos, który tutaj jakoś przejawia się w świecie stworzonym i też oczywiście objawia się jakoś w człowieku. O tym powiemy następnym razem, tak żeby już nie mówić za dużo za jednym zamachem, bo zresztą jest to temat dość taki złożony, więc to byłoby zbyt skomplikowane. Także to słodkie drzewo, słodkie gwoździe.